Rozdział XIII Pani Opolskiej zdawało się na zajutrz, że po ciężkiej chorobie obudziła się zdrowa i szczęśliwa. Nie powiedziała jej ręce wszystkiego tego, o czym ciotka Amelia mówiła doktorowi. Nie powiedziała jej, że złamała się w niej twarda, nieustępliwa duma, która dotąd lodowym pancerzem osłaniała jej serce. Odgrodziła się od wszystkich przekonana, że jej nieszczęście jest innym nieszczęściem, większym i bardziej zbolałym niż szare nieszczęścia szarych ludzi. A ci ludzie byli jej obcy. Jeżeli musiała zetknąć się z nimi, czyniła to z niecierpliwą niechęcią. Nie obchodził jej los i żywot nawet najbliższych. Umieściła się na wysokiej skale swojego cierpienia i było jej to obojętne, że i inni cierpią. Dopiero kiedy słuchała opowieści i ręki, cichej. Niewymyślnej, a tak napełnionej pokornym i wielkim cierpieniem, jak noc mrokiem i ciszą, zdumiała się, jak gdyby objawiło się jej coś nieznanego. Więc szare istoty też tak cierpią. Cierpią dotkliwie, boleśnie i gorzko, a nie skarżą się i nie zamykają się w swoim cierpieniu jak w trumnie, lecz dzielą się nim tak samo, jakby dzieliły się radością. Przełamują serce jak chleb i mówią sobie: Posil się moim sercem, jeśli twoje osłabło w boleści. Dreszcz po niej przeszedł. Ci odsunięci od niej borowscy, sami mając zaledwie kęs chleba, dzielą się nim z biednymi krewnymi, a kiedy go borowskim zabrakło, jakiś cudaczny doktor, obcy człowiek, otwiera im swoje serce i dom. Staruszek, ksiądz za grobem, myśli jeszcze o tym, aby ratować tonących. Jakiś mizerak podkówka kłamie serdecznie, aby pomóc temu ślicznemu dziecku. A cóż ona wtedy czyniła? Ona, bogata, wspaniała i tak strasznie, strasznie dumna, odepchnęła wszystkich. Zamknęła się jak ślimak w skorupie swojej złotej, delikatnej ciszy i nie słyszała szelestu łez, najgłośniejszego głosu na świecie. Przebacz mi Boże, przebacz mi Boże! Szeptała bez słów, słuchając i ręki. O, jakie to szczęście, myślała, że to rozsądne i mądre dziecko nie ma w swoim najczystszym sercu tyle mądrości, aby rozumieć, co się w niej dzieje i co się w niej łamie, że nie widziało tej koszmarnej dumy, oschłej, nielitościwej i nieznającej miłości, bo może przeraziłoby się tego widoku i odeszło przelękłe. Niech niebu będą dzięki, że wzruszyło się dziecinnie i swoje rączki zarzuciło jej na szyję. Cudowne, drogie dziecko! Pani Opolska jeszcze słyszy stuk wzruszonego serduszka, jeszcze widzi wielkie łzy w czarnych, zamglonych oczach. Pokochała tę dziewczynę gwałtownie, całą mocą obudzonego serca. Rozeszły się późną nocą, a ona już za nią tęskni. Rozmawiały długo, długo jeszcze. A każde słowo i ręki zakwitało jak pąk. I oto ona, stara, siwa kobieta, ujrzała za jej sprawą wiosnę wśród mroźnej zimy. W mroku swego serca ujrzała uśmiech, a z dumy jej, jak ze skały, tryskało żywe źródło łez. Pragnęłaby mieć ciągle tę dziewczynę przy sobie, móc ją tulić do piersi, całować te oczy, co tyle widziały smutków, i ogrzewać w swoich dłoniach te ręce drobniutkie. Co usiłowały dźwigać ciężar ogromny i ratować rodzoną ziemię. Wśród wzruszeń pani opolskiej błyskały czasem rzewne, nieznane jej dotąd uśmiechy, kiedy przypominała sobie niektóre ustępy z opowiadania i ręki. Ta dziewczyna rzuciła na nią czar, a przy tym wszystkim taka jest śliczna, zgrabna, śmiała i roztropna. Moje dziecko najdroższe, powiedziała głośno pani opolska sama do siebie. I sama słów tych słuchała ze zdumieniem jak dalekiego echa. Tak przecież kiedyś mówiła do swojej córki. Tak tedy stało się, że pani hrabina Opolska rozpoczęła nowe życie w dniu 20 stycznia o godzinie dziewiątej wieczorem. A panna z mokrą głową, wyspana, wesoła i szczęśliwa rozpoczęła je na w dniu 21 stycznia o godzinie 11 rano. O tej godzinie odebrano jej niemal przemocą jej skromną sukienkę, która miała wybitne skłonności do zupełnego rozpadnięcia się i przebrano w prześliczne kolorowe wyborne kiecki zakupione wśród radości i śmiechu pani opolska naraziła swoją powagę na wielki despekt, kiedy z młodzieńczą werwą staczając i ręką wesołe boje usiłowała zakupić dla niej cały sklep Ująwszy się pod ręce. Szły potem słoneczną ulicą, a pani Opolska aż oczy mrużyła z radości, widząc, że każdy przechodzień patrzy na Irenkę tak, jak gdyby zobaczył przed sobą cudo, jak na ślicznego ptaka, co zleciał na śnieg zbierać okruszyny słońca. – Babciu – rzekła Irenka, nazywając tak panią Opolską wedle murowanej umowy – to za piękne dla mnie. Nie ma na świecie takiej rzeczy, która by była za piękna dla ciebie – Odrzekła pani Opolska z taką serdeczną przesadą, jakby od razu chciała odrobić wszystkie zaniedbania. Wszyscy na mnie patrzą. To dobrze, bo przy sposobności może kto spojrzy i na mnie. zaśmiała się pani Opolska. Oj, babciu, szepnęła nagle Irenka, co się stało? Nic, nic, zaraz będzie wielka heca. Pani Opolska spojrzała przed siebie w sam czas. Aby ujrzeć wyborne widowisko, naprzeciwko nich szedł młodzieniec, w którego nagle piorun strzelił i tak dziwnie go poraził, że młodzieniec otworzył oczy i cokolwiek otworzył usta. Dzień dobry panu, zakrzyknęła Irenka, mijając ów słup soli. Kto to był ten niemowa, co ci nawet nie odpowiedział na przywitanie? spytała pani Opolska. Ten? To sławny śpiewak Zadora. Odrzekła Irenka tak, jakby z każdego rękawa mogła wytrząść dziesięciu słynnych poetów, malarzy, tenorów, a na ostatek księcia wali. Ale go wzięło, co? Dodała z mrugnięciem lewego oka. Nie tylko jego wzięło. W ustroniu patrzono na nią jak na księżniczkę, co do tej pory udawała kopciuszka. Jeden tylko oparł się w zjawisku. Jeden. I to ten, który... Ech. Zbyszek znowu spojrzał na nią jak na powietrze, po którym tułają się resztki kolorowej tęczy. Było to tym okrutniejsze, że pani Opolska wyjeżdżała z Irenką wieczorem tego dnia do Warszawy, a on o tym wiedział. Już niedaleka była godzina odjazdu. Irenka siedziała w salonie i rozgarniając wzrokiem liliowy zmierzch, chciała raz jeszcze spojrzeć na górę. Pani Opolska rozmawiała z panią Milecką w pokoju obok. Irenka słyszała wyraźnie, jak jej nowa babcia mówi oczmi ze śmiechem. Nagle rozległ się wielki tupot ciężkich, narciarskich butów i gwałtowne trzaskanie drzwi. Nieomylny znak, że wraca Zbyszek. Zawsze wkraczał z hałasem. W tej chwili jednak awanturował się z nadprogramowym dodatkiem przeraźliwych odgłosów. Zdejmując z przedpokoju płaszcz, najwyraźniej śpiewał. Było to tak niezwykłe u tego melancholika, że Irenka zaczęła nadsłuchiwać zdziwiona. Zdziwiłby się każdy, usłyszawszy, że na ten przykład zaczął śpiewać kamień albo lód. Zbyszek wpadł do pokoju rozpromieniony i burzliwy. Irenka, ty tu? zaśmiał się wesoło. Taka jesteś kolorowa, że nie wiedziałem w pierwszej chwili, czy to ty sterczysz, czy lampa z kolorowym abażurem. Wyjeżdżacie? Wyjeżdżamy, rzekła ona głucho. Czy dlatego jesteś taki rozradowany? Bynajmniej. Możesz sobie tu siedzieć przez cały rok. Mam inne powody do radości. Można wiedzieć jakie? Można. Wiedziałaś, dlaczego byłem smutny, możesz dowiedzieć się, dlaczego jestem wesoły. Zresztą, za godzinę wyjeżdżasz, więc wszystko pojedzie z tobą. Irenko, jestem szczęśliwy. Och, to dobrze. To dobrze! szepnęła Irenka gorąco. A wiesz czemu? Odkochałem się! Z gretą garbo koniec! Amen! Finisz! Może do mnie pisać na berdyczów! Mililiowy świat zakręcił się z Irenką. Z serca spadł jej ogromny kamień i bez szelestu potoczył się po dywanie. Zbyszku, rzekła z radością, już nie będziesz cierpiał! Tego jeszcze nie wiem, odpowiedział z nagłą chmurą na czole. Wprawdzie odeszło mnie tamto, ale przyszło nowe. Ja nie mogę żyć bez miłości. Zakochałem się na nowo. W kim? zakwiliła Irenka. Zbyszek wydobył z kieszeni na piersi fotografię jasnowłosej niewiasty, tak szeroko uśmiechniętej, jak gdyby prosiła publiczność o staranne policzenie jej zębów. Irenka spojrzała rysim wzrokiem. Widzisz? To jest Liliana, mówił Zbyszek. To jest czupiradło! krzyknęła Irenka. Chciał ją od razu zabić wzrokiem, ale ze zdumieniem spostrzegł, że jeszcze żyła. Usiłował przeto dobić ją jadowitym śmiechem, jak gwałtowną trucizną. śmiech silniej podziałał, bo ręka cokolwiek zbladła i rzekła głosem zataczającym się z osłabienia: A co będzie ze mną? Jak to z tobą? zdumiał się Zbyszek: Przecież ja. przecież ja. ja jestem zakochana. Zbyszek najpierw otwarł usta z wielkiego zdumienia. Poznawszy zaś wielką tajemnicę i ręki, zamiast chwycić się za serce, chwycił się niespodziewanie za brzuch. Ze śmiechu rżał jak młody źrebak, ze śmiechu zatoczył się na najbliższą kanapę i wił się też ze śmiechu. Ludzie, ratujcie mnie, bo zginę! ryczał wesoło. Ten pędrak jest we mnie zakochany! To, to tak? zapytała Irenka swego zrozpaczonego serca. Oj, skonam ze śmiechu, darł się zbyszek. Owszem, krzyknęła Irenka. Ty skonasz, ale nie ze śmiechu. I zanim miał czas pojąć, co się stało, skoczyła ku niemu, jak ryś na ogłupiałą ofiarę. W wielu bojach zaprawna, zręczna i silna, wparła się nogami w dywan, a dla równowagi rękami wparła się w jego czuprynę. Zrozpaczona miłość, zamknąwszy oczy dla tym większej odwagi, zaczęła go okładać z cudowną pomysłowością, a jemu zdawało się, że spadł na niego grat wielkości gęsich jaj. Ona pokrzykiwała czasem głucho, jak amazonka, co pragnie zabić ducha we wrogu, a melancholik, broniąc się rękami i nogami, stchurzył w małym, robaczywym sercu i zaczął drzeć się jak opętany. To za Gretę garbo! A to za Lilianę! Zapowiadała Irenka każdy cios, aby nie było pomyłki, który pada za którą. Pani Opolska i pani Milecka wpadły przerażone do pokoju i stanęły jak wryte. Co tu się dzieje? krzyknęła pani Milecka. Nikt jej nie odpowiedział, bo każdy widział, co się dzieje. W tej chwili kanapa, zadrżawszy na czterech nogach, jak zmordowany koń, zwaliła się z wielkim trzaskiem. A zrozpaczona miłość w dalszym ciągu tłukła czarną zdradę już bez wyboru miejsca, na oślep i bez wytchnienia. Połączonym siłą, które przybiegły na plac boju, udało się z trudem rozdzielić gladiatorów, z których jeden z roziskrzonymi oczami i z rozdętymi chrapkami rżał, pomściwszy swoją krzywdę serdeczną, a drugi wyobrażał obraz nędzy i rozpaczy, blady, pobity, zhańbiony do końca swoich dni. Na domiar wszystkiego pani Opolska zrozumiawszy, że tu krzywdzą i rękę, odrzuciła na najbliższe krzesło swoją wytworność i jak lwica postąpiła ku zbyszkowi, jakby chciała zemścić się za swoje lwiątko. Lwiątko jednak rzekło zdyszanym głosem. Niech mu babcia da spokój, ja już to zrobiłam dokładnie. Podła, 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 darł się Zbyszek, uciekając do swojego pokoju. Pogadaj z piecem mruknęła Irenka, którą już odeszło. Potem, nieco bezładnie, zaczęła wyjaśniać zdumionej i zawstydzonej pani Mileckiej, że miała ze Zbyszkiem krwawe porachunki, ale nie może powiedzieć na jaki temat i serdecznie ją błaga, aby się nie gniewała, że z jej rodzonego syna uczyniła kwaśne jabłko. Przyda mu się to, rzekła pani Milecka, bardzo niezadowolona z syna. Pani Opolska szepnęła jej do ucha. To miłosna awantura i pożegnanie. Pani Milecka dała jej znak oczami, że wie o wszystkim, uśmiechnęła się z przymusem i odeszła. Babuniu, rzekła wtedy Irenka cicho, ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że nie powinnam bić się z takim dryblasem, ale on mnie strasznie obraził. Pani Opolska udawała bardzo niezadowolono i wygładzała na niej sukienkę. Co ty tak zaciskasz w ręce? Zapytała w pewnej chwili. ręka spojrzała, sama nie wiedząc, co dzierży tak kurczowo. Ach, zdumiała się, to kosmyk jego włosów. Zabiorę je na pamiątkę. W pokoju Zbyszka trwała długa, gorąca rozmowa, podczas której pani Milecka często podnosiła głos na wyżyny bardzo mroźne. Chwilę potem weszła tam i pani Opolska. Z palmą zgody i melancholik musiał wysłuchać drugiego kazania. Stanął pakt, że ten krwawy ustęp historii powszechnej zostanie zachowany w tajemnicy, aby na rycerskim honorze Zbyszka nie było plamy. Wreszcie długie targi doprowadziły do tego, że obie walczące potęgi nie będą się przepraszały wzajem, ale pożegnają się przy rozstaniu. Koszty bitwy miała zapłacić kanapa ze złamaną lewą tylną nogą. Przy rozstaniu Irenka z niewinną miną wyciągnęła rękę do chmurnego melancholika. – Żegnam cię, Zbyszku – powiedziała głośno. – Było mi bardzo przyjemnie – a cicho dodała. – Trzymaj się ciepło, zielony płomieniu zakopanego. Zbyszek dotknął jej ręki, jak gdyby dotykał węża i odrzekł głośno. – Żegnaj, Irenko – a potem cicho – jeszcze cię kiedyś przyłapię. Irenka zaśmiała się głośno, pomyślawszy, że jej zbiór włosów, wydartych ze zbyszkowej głowy, może powiększyć się bardzo łatwo. Rzuciła się potem w objęcia pani Mileckiej, która dodała ze śmiechem na zakończenie. A jeżeli, droga Irenko, zechcesz jeszcze kiedy łamać meble, zrób to, ale u konkurencji. W pensjonacie naprzeciwko. Pociąg potoczył się szybko na doliny, szerokie i smętne pełnym gieł i smutnej, rozwydrzonej zimy. Nie takiej jak ta, co w górach toczy po niebie złotą kulę nieba. Irenka, jadąca po raz pierwszy w życiu w wagonie sypialnym, nie mogła długo usnąć. Wracała lekka, wesoła i szczęśliwa. Każdy obrót żelaznych kół zbliżał ją do ukochanej gromadki, wypatrującej oczy. Śmiertelna miłość odeszła ją już zupełnie, wobec czego i ręka doszła do przekonania, że to nie była ciężka choroba, tylko lekka wysypka. Zbyszek nie był wart niezmiernej mojej męczarni, rzekła sobie ziewnąwszy i usiłowała machnąć ręką, ale nie chciało jej się wyciągać ręki spod okrycia. Wobec tego usnęła. Śniło się jej, że śpi na poduszce wypchanej nie pierzem, lecz skalpelem Zbyszka. Obudziła się dopiero przed Warszawą z wielkim krzykiem. Jak to? To już ledwie zmrużyłam oczy. Po upływie pół godziny wchodziła do pałacyku pani Opolskiej. Stary lokaj przywitawszy z chłodnym szacunkiem panią Hrabinę, ciekawie zaczął przyglądać się jej ręce. Pan mnie nie poznaje? zaśmiała się jej ręka. Nie, panienko. Zaraz, zaraz. Przed dwoma tygodniami. Już wiem, panienka szukała pani hrabiny. To ja jestem, ta sama wykrzyknęła Irenka. Niech się pan ze mną przywita. Wyciągnęła do niego rękę. Stary człowiek spojrzał na nią dziwnie, lecz ręki jej nie dotknął. No, niechże mi pan poda rękę. On obejrzał się zalękłym wzrokiem, czy pani Opolska nie patrzy. Potem z rozrzewiającą radością w starych poczciwych oczach. Ujął szybko jej rączynę w swoje spracowane dłonie i tulił je zbliżywszy do swojej piersi. Niech pani Bóg zapłaci, złota panienko, szepnął i podreptał szybko w głąb domu. Nie minęła godzina, a Irenka zwiedziła dom od piwnicy do strychu. Przywitała się serdecznie z resztą domowników, a smutny, wytworny pałacyk napełniła zgiełkiem i wrzawą. Co chwilę wystrzelał w napuszonych, ciszą jak adamaszkiem, w wybitych pokojach jej okrzyk wesołego zachwytu. Pani Opolska chodziła za nią jak matka, która cieszy się radością swojego dawno niewidzianego dziecka. Smutny dom wydał się jej jakiś inny. Wszystko w nim, dotąd senne i drzemiące w ciszy, otwierało zdumione oczy i patrzyło na dziwnego gościa co niepoważnie biegał po wszystkich pokojach i pokrzykiwał radośnie. Przodkowie pani Opolskiej spojrzeli ze ścian i zdawało się, że wszyscy uśmiechnęli się. Największa jednak przemiana odbyła się tego dnia na twarzach służby. Stary lokaj, Piotr, pokojówka, ruchliwa jak bąk i kucharka, nieruchoma jak omszały dąb, uczyniwszy krótką naradę, orzekli z połem, że pani Opolska odmieniła się jak pod wpływem czarów. Piotr przysiągł, że słyszał, jak pani Opolska śmiała się i nuciła sobie półgłosem. Było to zdarzenie tak niesłychane, że kucharka, wytrącona cokolwiek z równowagi, posypała wyborne ciastka solą, a Piotr po dziesięć razy brał ten sam przedmiot do ręki i nie wiedział, po co to uczynił. Od lat czterdziestu był u pani Opolskiej i od lat czterdziestu po raz pierwszy ważył się na bohaterstwo bo niewołany stanął przed nią i odważył się na zadanie jej pytania. Proszę pani hrabiny, czy panienka zostanie już u nas na zawsze? Stał się cud. Pani Opolska, zamiast porazić go spojrzeniem, uśmiechnęła się. A czemu Piotr o to pyta? Bo nie daj Boże, aby odjechała. Nie odjedzie, nie odjedzie, mówiła wzruszona pani Opolska. Tak ją Piotr polubił. Czy można nie lubić słońca? Odpowiedział stary sługa pytaniem na pytanie. Irenka chciała jednak wyjechać czym prędzej. Babuniu złota, rzekła przytuliwszy główkę do piersi pani Opolskiej. Ja muszę czym prędzej pojechać do mamy. Wiem o tym, jutro pojedziemy. Jak to pojedziemy? zapytała Irenka, zatrzymując oddech w piersi. Bo ty pojedziesz i ja pojadę. O Boże, krzyknęła dziewczyna, babu nie jest cudowna, droga, święta. Ładna święta, pomyślała pani Opolska, tuląc ją z miłością. Pani Opolska miała jeszcze kilka spraw do załatwienia. Musiały to być sprawy bardzo ważne, bo zamyślona chodziła długo po pokoju, potem rozmawiała przez telefon. Irenka słyszała, że prosi do telefonu jakiegoś adwokata, ale zmartwiona odłożyła słuchawkę. Masz tobie. Rzekła. Mój adwokat wyjechał, a ja za wszelką cenę muszę z nim mówić jeszcze dzisiaj. Babuniu, szepnęła Irenka, jeżeli o to idzie, ja babuni wytrzasnę adwokata za pięć minut. A któż to taki? Największy adwokat na świecie, tylko że nie ma szczęścia. Gdybym miała wielkie sprawy, tylko jego pytałabym o radę. To pan podkówka. Ach, to twój dawny nauczyciel. I nauczyciel. I przyjaciel, i opiekun. Strasznie go kocham, chociaż to wielki cygan. Ja babu nie opowiadałam, jakie on zrobił szachrajstwo z moim biletem kolejowym do Zakopanego. Prawda, zaśmiała się pani Opolska. Dawaj go tutaj, tego adwokata. Pan Podkówka, wezwany do telefonu, najpierw na długo za mówił, usłyszawszy głos Irenki. Kiedy zaś dowiedział się, że go wzywa pani Opolska w sprawach urzędowych... Wywrócił stół razem z telefonem, po drodze omal nie wywrócił rodzonej matki, jak okręt na rafę wpadł na żonę i krzyknąwszy zdławionym głosem – pierwsza sprawa! – bierzał pędem, wdziewając na schodach płaszcz. – Mój syn zwariował – zapłakała matka wielkim głosem. Żona nic nie rzekła, tylko podniosła wdzięczne spojrzenie w stronę nieba. Jej mąż zyskał tymczasem wielkie łaski u pani Opolskiej. Rozmawiała z nim długo, w wielkiej tajemnicy, wreszcie wyraziła uznanie dla światłego jego umysłu. Po ukończeniu urzędowej części konferencji skierowała pani Opolska rozmowę na Irenkę, a wtedy poważny adwokat oszalał tego dnia po raz drugi. Z niepoliczonej liczby słów, którymi włada mowa polska, wybrał same słodycze, same rodzynki, słowa najtkliwsze, złociste, rumiane, Pełne radości, wesela, chwały i szczęścia. Pani Opolska aż oczy zmrożyła i z wielkiego ukontentowania i dlatego też, że mowa pana podkówki była tak promienista i pełna niezmiernych blasków. Proste, uczciwe serce tego szewskiego syna śpiewało hymn, a pani Opolska słuchała i oczarowana i dziwnie tym zdumiona, że taki mizerak, co do niedawna mieszkał na dalekim przedmieściu, ma w sobie tyle radosnego zachwytu. Widzę, rzekła z drżeniem w głosie, że ta dziewczyna i pana opętała. Ona? wołał pan podkówka. Ona najgorszego diabła owinęłaby dookoła palca. Proszę pani, mój teść jest rzeźnikiem. To twardy człowiek i, jak wiadomo, zalany krwią. A kiedy wspomni i rękę, to słychać, jak mu w sercu krew bulgoce. A moja matka? A moja żona? Irenka to jest człowiek. Ho ho. Bezmiar podziwu zamkniony był w tym okrzyku, a w spojrzeniu pana podkówki był bezmiar miłości. Będzie pan jej adwokatem, rzekła pani Opolska. Już pan wie, że Irenka będzie miała swoje sprawy, a nikt inny nie będzie ich prowadził, tylko pan. Ja wiedziałem, że ta dziewczyna przyniesie mi szczęście, powiedział pan podkówka łzawym głosem. Ona pani też przyniesie szczęście. Na boga przysięgam, że przyniesie. Już przyniosła odpowiedziała pani opolska. Dziwna rzecz. Głos pani hrabiny był tak samo łzawy, jak głos pana podkówki. Niczym nie różniły się. Widać, że szczęście i nieszczęście równa ze sobą wszystkich ludzi. Jutro wyjeżdżamy, mówiła po chwili, wyjeżdżamy do pani Borowskiej, a niedługo znowu ją pan zobaczy. Bardzo pan jest miłym człowiekiem, panie mecenasie. Czy pan chce jeszcze co powiedzieć? Tak, ale nie śmiem. Niech pan mówi, bardzo proszę. Trochę boję się, ale pani hrabina jest taka dobra, taka bardzo dobra. Niech pani uczyni mi wielką łaskę. Niech pani pozwoli pan i ręce pójść, chociażby na pół godziny do nas. Ją spotkało wielkie szczęście. Niech i moja matka zapłacze nad nią z radości, a moja żona niech ją ściska. Pani hrabino. Pani hrabina miała łzy w oczach. Irenko, zawołała przez otwarte drzwi. Dziewczyna weszła rozpromieniona i szelmowsko mrugnęła w stronę pana podkówki. Jesteś zaproszona na całe dwie godziny. Do pana i do jego rodziny. Cudo! krzyknęła Irenka. Pani Opolska wzięła ją na stronę i mówiła szeptem: Kupisz po drodze trochę kwiatów i oddasz je w swoim imieniu jego matce. A ode mnie powiedz tym ludziom, że im bardzo dziękuję za to, że ciebie kochają. Pan podkówka jest dzielnym człowiekiem. Z mojej szkoły, zaśmiała się jej ręka cicho. A wracaj prędko. Do widzenia, drogi panie. Kiedy wrócimy, dam panu znać przez telefon. Dotknęła ręką dzwonka, który wywołał na widownię uśmiechniętego Piotra. Niech Piotr pomoże odziać się, panience, rzekła. Także coś. Zawołała Irenka. W naszym miasteczku jest dwóch paralityków, ale ja mam jeszcze zdrowe ręce. Uściskała panią Opolską i wybiegła na ulicę, a pan podkówka za nią. Ujęła go pod rękę. Miał pan kiedyś taką babkę? Klasa, nie babka. I czym prędzej zaczęła mu opowiadać o pobycie w zakopanem, a kiedy doszła do tej chwili, kiedy zdjęła skalb ze Zbyszka, zaśmiała się tak głośno że wszyscy przechodnie obejrzeli się niespokojnie. Ujrzawszy jednak że w chmurny, zasępiony dzień idzie dziewczyna taka roześmiana jak słońce, uśmiechnęli się także.